które myślę, że będziemy pamiętali przez długi czas, szczególnie miejscowi, państwo sołtysi, którzy tutaj na co dzień przebywają. Witam serdecznie pana marszałka Jarosława Rzepę, że dojechał do nas jako jeden z tych, którzy współfinansował, który swoim wkładem doprowadził do tego, że ta droga w ogóle mogła właśnie w takim kształcie dzisiaj zaistnieć. Również duże dofinansowanie mieliśmy z Ministerstwa Infrastruktury, no i oczywiście nasze powiatowe, dzięki Radzie, wszystkim radnym, którzy zadecydowali, żeby te środki przekazać na ten cel. Ta droga, jak pamiętamy, przez wiele lat była w bardzo złym stanie. Dzisiaj, jak spojrzymy na ten odcinek drogi, to możemy powiedzieć, że to nie jest ta sama droga. Otoczenie może tylko zdradzać, że to jest to samo. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i za wiarę w to, że można jednak coś zrobić. Dziękuję bardzo za pomoc taką, jak powiedział, no logistyczną trochę tu w gminie też Kamień, ponieważ no też swój wkład gmina wniosła, jak mówimy, nie może bezpośredni, ale przynajmniej wniosła w ten sposób, że musiała dołożyć do kosztów obsługi przewozów szkolnych, a więc też poniosła jakiś tutaj swój udział. Proszę państwa, żeby nie przedłużać, ponieważ temperatura jest co prawda bardzo przyzwoita jak na ten czas, ale myślę, że przychodzi ten moment, kiedy oddajemy do użytku wszystkim mieszkańcom, użytkownikom tej trasy. Polepszy to na pewno, mimo różnych tutaj wcześniejszych zdań na ten temat, na pewno poprawi to skomunikowanie tych miejscowości, jak również dwóch gmin, Kamień i Wolin. Przejazd tędy będzie na pewno już przyjemnością, a nie utrudnieniem. Także życzę wszystkim uczestnikom tego ruchu na tej drodze, aby korzystali z tego rozsądnie i żeby przejeżdżali tutaj tędy z ochotą. Pan marszałek chciałby... Ja chciałbym, szanowni państwo, ta stojąca obok tutaj choinka chyba najlepiej świadczy o tym, że to chyba jest taki trochę prezent świąteczny dla mieszkańców i tych miejscowości, które się znajdują tu obok, ale też i całego powiatu i mieszkańcom. Ja serdecznie gratuluję, że udało się to chyba jeden z najgorszych odcinków w powiecie zrealizować. W tej perspektywie przypomnę, że to największa inwestycja również województwa, bo nigdy się do tej pory nie zdarzało, żeby takie środki były przeznaczane na którąkolwiek z dróg dojazdowych. Tym razem tak się wydarzyło i tu gratuluję bardzo serdecznie tego dofinansowania. Wiem, że to nie koniec, bo tutaj te plany od Wrocławia w przyszłym roku są bardzo ambitne. Też będziemy trzymali kciuki. Chciałbym, żeby kiedyś ta droga biegnąca z tej strony zalewu była przynajmniej takiej jakości jak po drugiej stronie. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, tak myślimy, żeby właśnie do tego kiedyś doprowadzić. A dzisiaj po prostu mamy dobrą drogę, bezpieczną i oby wszyscy, którzy tutaj będą przejeżdżali dzisiaj, powrócili do normalności, że mam powiedzieć komunikacyjnie, ale też i bezpiecznie z tego korzystali i niech to będzie taki świąteczny prezent otwarcie tej drogi. Gratuluję bardzo serdecznie panu staroście, całemu zarządowi, radnym, że na tą inwestycję zdecydowali i od chyba od kilku lat taka najpoważniejsza inwestycja skutecznie. Gratuluję bardzo. Chciałem powiedzieć, że absolutnie nie było zamiaru, żeby to był świąteczny prezent. To się tak tylko ułożyło czasowo. Harmonogram tak się złożył, także tutaj pod tym względem. Następne przecięcie. Natomiast faktycznie w tym ciągu tej drogi będziemy realizowali w przyszłym roku odcinek Wrocław-Laska. No i myślę, że w następnych kadencji gdzieś tam następni nasi i tak dalej będą tą drogę ulepszali w dalszym ciągu i inne.
Chciałem powiedzieć, że na przyszły rok zamiary mamy też około chyba tam 8 milionów, ponad 8 milionów złotych na drogi, na inne, także są to zamierzenia dość znaczne. Myślę, że do zrealizowania. Ja bym poprosił jeszcze Państwa powierzchni. Czy można jeszcze? Proszę bardzo Państwa. Chciałbym bardzo podziękować gminie Strabak. Mieliśmy tutaj bardzo utrudnione zadanie, ponieważ w pierwszym przetargu najtańsza oferta też firmy Strabak przekraczała nasz montaż finansowy o 2,5 miliona złotych. W drugim przetargu po korektach, podejściu trochę zmienionym przez firmę, udało nam się zmieścić w naszych możliwościach finansowych i firma Strabak w wyjątkowo krótkim czasie, na szczęście sprzyjała nam pogoda, przy utrudnieniach wielkich technicznych wykonała zadanie w terminie. Za to bardzo dziękuję. Chciałbym również podziękować Zarządowi Dróg Powiatowych, a w szczególności dyrektorowi panu Marcinowi Kwiatkowskiemu, który tutaj z tyłu się schował, bo w imieniu powiatu kamieńskiego tą inwestycję prowadził Zarząd Dróg Powiatowych i pan Marcin Kwiatkowski był osobą, która tutaj z wrodzonym sobie optymizmem przekonywała, że jest to możliwe, żeby tak szybko uzyskać pozwolenie na budowę. Zrobiliśmy to w rekordowym czasie i później prowadził tą inwestycję do szczęśliwego finału. Dziękuję panie Marcinie. No to cóż, proszę Państwa, zapraszamy do taśmy. Tak jest.